Witam, nazywam się Katarzyna Tłusztelak, jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Olimpia. Działamy od roku czasu pod okiem trenera pana Zbyszka Staranowicza. Trenujemy 2 razy w tygodniu na hali OSIR-u w Obornikach Śląskich, we wtorki i w piątki. Stowarzyszenie zrzesza ze sobą kobiety z terenu całego powiatu trzebnickiego. Są to kobiety w wieku od 16 do 33 roku życia. Jesteśmy klubem otwartym na nowe zawodniczki, tak więc zapraszamy wszystkie chętne. Są to osoby, które po kilku bądź nawet kilkunastu latach wróciły do piłki ręcznej. Jest to ich pasja, kochają to, więc postanowiłyśmy utworzyć taką drużynę, żeby po prostu po latach móc jeszcze pobiegać za piłką. W tym roku postawiłyśmy sobie za cel udział w turniejach ogólnopolskich Mastersów. Czekają nas jeszcze 3 turnieje w tym roku. Pierwszy planowany turniej będzie w Świdnicy 10 października, kolejny w Bochni i jeszcze w listopadzie Brzeg Opolski. W powiecie trzebnickim jesteśmy jedyną drużyną kobiecą, która gra w piłkę ręczną, która startuje w takich turniejach ogólnopolskich Mastersów.